Dobry wieczór, Adam Mroczek. Witam Państwa w nowym programie na WLC.pl, lepsza strona Wrocławka. Przed weekendem, czyli sportowe podsumowanie tygodnia. Moim gościem jest Rafał Walter, który będzie mi towarzyszył cykli podczas naszych kolejnych cyklicznych spotkań. Witam Cię, Rafale. Witam bardzo serdecznie, witam Państwa. W naszym programie będziemy poruszać tematy związane ze sportem w Polsce i na świecie. Będziemy po prostu rozmawiać o aktualnych wydarzeniach bieżących. Zacznijmy od piłki nożnej, czyli najbardziej popularnej dyscypliny nie tylko w Polsce, ale i na świecie, i od naszej ukochanej polskiej ekstraklasy. Chciałbym zapytać, porozmawiać z sobą o Wiśle, ale nie o Królowej Polskich Rzek, tylko o Wiśle Kraków i Wiśle Płock. Zacznijmy od tej przyjemniejszej strony, czyli Wisły Płock. Fantastyczna forma nawciarzy, które po tej kolejce wyszli na prowadzenie w ligowej tabeli. 7 meczów bez porażki, zwycięstw. I w czym tkwi sukces? Najłatwiej by było powiedzieć, że w osobie trenera, czyli Radosława Sobolewskiego. Jednak pewnie, jak wiesz, nie jest to taka prosta przyczyna. Na pewno Radosław Sobolewski pomógł im mentalnie. Stworzył zespół, który jest w stanie za siebie umierać. Bardzo zgrał obronę. To widać już, defensywa bardzo dobrze współpracuje ze sobą. Obrońcy Alan Uryga, Jakub Rzeźniczak nawet zdobywają bramki, co było potwierdzeniem w zeszłym tygodniu. Też bramkarz. Tak, też bramkarz, zgadza się. Popełnia mniej błędów. Zgadza się, cała defensywna w ogóle świetnie ze sobą współpracuje. No i osoba Dominika Furmana, czyli kapitana nawciarzy. No naprawdę wspaniały człowiek, ogólnie znam go osobiście. Bardzo dobry kapitan. Powołany ostatnio do reprezentacji Polski. No ciągnie ten zespół, widać, że jest prawdziwym liderem na boisku i połączenie właśnie Sobolewskiego, który znakomicie potrafi motywować swoich piłkarzy, i połączenie Dominika Furmana, lidera na boisku, daje pozytywny efekt. W jest postaci lidera ekstraklasy. Jest jeszcze Ricardinho, który ostatnio jest w świetnej dyspozycji strzeleckiej. No jak to Brazylijczyk. No, wspaniała technika, piękne gole. Mam nadzieję, że ta dyspozycja jego przełoży się na kolejne mecze, bo jak jednak Wisła Płock jest klubem w naszym bliskim sercu ze względu na geografię, jak tak wiesz. Jest. Właśnie wspomniałeś o treneru Radosławie Sobolewskim, który do Wisły Płock trafił z Wisły Kraków, która obecnie znajduje się na przeciwnym biegunie ligowej tabeli. Ostatnio bolesna porażka z warszawską Legią 0-7. Same problemy w Wiśle Kraków, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze i mam wrażenie, że brakuje determinacji w tym zespole. Nie ma liderów, nie ma Kuby Błaszczykowskiego, nie ma Baszy. Sawiczewicz nie pełni takiej roli jak Basza. Mamy ją bardzo duży problem w środku pola. Obrona jest bardzo dziurawa. Ostatnio czytałem taki wywiad, w którym powiedziano, że Wisła Kraków gra teraz jak rezerwy Lecha i rezerwy, nie wiem, GKS-u nawet Katowice, bowiem ściągnięto piłkarzy Rafała Janickiego, Lukasa Klemenca, którzy byli w rezerwach, tak, tych klubów. A teraz stanowią o sile defensywnej Wisły Kraków. No. Sam Paweł Brożek też nie będzie wiecznie strzelał bramek, bo już jest coraz starszy i forma nie ta. W ogóle to jest fenomen. To jest tak, Paweł Brożek jest naprawdę fenomen. Ile razy on już miał kończyć karierę, a w tym sezonie no, strzela, jest najlepszym piłkarzem Wisły chyba. Można dokładnie, jest powiedzieć. Na pewno najlepszym. 7 bramek widzę, mówi same o przejście. Ogólnie właśnie jak mówisz, że miał skończyć karierę, a jest motorem napędowym klubu, który w tej chwili zapowiadał, że będzie walczył o najwyższe cele w Polsce, a realnie musi teraz walczyć o utrzymanie. Jest na 14 miejscu, przepraszam, na 13 miejscu i no trudne chwile przed Wisłą. Wygląda to ciekawie, tym bardziej, że sytuacja w klubie też nie jest do pozazdroszczenia, sportowa i finansowa. Problemy się ciągną tak naprawdę od tego całego cyrku z Van Lee, który miał przejąć Wisłę Kraków. Wiemy, jak to wszystko wyglądało, jak się klub skompromitował na arenie międzynarodowej. Przejął go biznesem, który tak naprawdę nie istnieje i nie ma pieniędzy, więc... Teraz aresztowania były i tymczasowo dzisiaj aresztowana została była prezes... Tak, Marzena S. No wiemy doskonale, kim ona była, jak prowadziła ten klub. Układy z kibicami, no... Brudna sprawa, ale może zajmijmy się po prostu piłką i przejdźmy dalej do kolejnych. Tak, chciałbym teraz nawiązać, bo oprócz tego zwycięstwa warszawskiej Legii 7-0, kilka mieliśmy takich hokejowych wręcz wyników, można powiedzieć, w europejskich ligach. Mhm. Przykład drużyny grającej w Lidze Mistrzów, seria Atalanty Bergamo, 7-1 z Udinese. Mhm. Skąd taka forma? No Lidze właśnie... Mistrzów fatalnie grają, a
Właśnie to jest zadziwiające, że Gian Piero Gasperini potrafi ustawić zespół znakomicie na ligę, gdzie zajmują trzecie miejsce, dzisiaj będą się mierzyć z Napoli w świecie tej kolejki. A w Lidze Mistrzów wygląda to katastrofalnie. Na otwarcie porażka 4-0 z Dynamem Zagrzeb, później porażka z Szachtarem 1-2, a teraz porażka z Manchesterem City 1-5. W ogóle nie nawiązują walki z tymi zespołami. W Lidze natomiast znakomity styl. Osoby Josipa Ilicicia i Duwana Zapaty oraz Luisa Muriela, który Luis Muriel w ogóle też jest teraz w znakomitej formie. 8 bramek w 7 meczach. Jeszcze kontuzja do tego wcześniej, więc znakomite liczby wykręca na początku tego sezonu. Wydawałoby się, że w Lidze Mistrzów mogliby nawiązać walkę, bo Szachtar Donieck czy Dynamo Zagrzeb, no to są drużyny w ich zasięgu. Zgadza się. Liga nawet na to wskazuje. No wiadomo, Serie A jest znacznie mocniejsza niż Liga Ukraińska czy Liga Chorwacka, ale no wiadomo, ligi ani pieniądze nie grają, grają zawodnicy, a zawodnicy w Lidze Mistrzów się prezentują tak, jakby się prezentują. To jeszcze jeden wynik ciekawy z Ligi Angielskiej. Leicester, Southampton 9-0. Na wyjeździe, na St. Mary's Stadium. Przykro to się oglądało, naprawdę przykro to się oglądało. 9-0, no skomplikowała to czerwona kartka też na początku. W drużynie przegrany gra nasz etatowy stoper Jan Bednarek. Zgadza się. Na pewno mu to nie pomogło. Nie, na pewno tutaj trener musi wstrząsnąć całym zespołem, bo po takiej porażce nie da się przejść od razu do porządku dziennego. Trzeba naprawdę w sobie się mocno skupić i no, skupić się po prostu na kolejnym meczu, zapomnieć o tym, co było wcześniej. Ale Leicester pokazało, że potrafi grać w piłkę, że w tym sezonie idzie im naprawdę dobrze. Wyrównali rekord Premier League pod względem zwycięstwa. I też pobili rekord, jeśli chodzi o najwyższe zwycięstwo na wyjeździe. Nie, no naprawdę, wynik Leicester robi wrażenie. No dawno czegoś takiego nie oglądaliśmy w Lidze Angielskiej. A chciałbym Ci zadać pytanie, korzystając z okazji. No jesteś fanem Liverpoolu, no to już wiemy. Znaczy się ja wiem, w zasadzie Państwo się dopiero dowiadują o tym. Ale jak oceniasz, czy Liverpool ma szansę w tym roku na mistrzostwo? Czy na przykład pokrzyżują Lisy, czy może City po słabszym jednak początku Leicester sezonu? Myślę, że nie, ale myślę, że zakręci się koło czołówki. Od początku sezonu prezentują całkiem przyzwoitą formę. Już nie pomijam to 9-0, grają naprawdę dobrze. A City zaczęło trochę gorzej, a Liverpool od początku widać, że ciągnie, zbiera te punkty, wygrywa drużynami typu Watford, gdzie naprawdę ciężko jest o punkty. I myślę, że to jest ten moment, ten rok, w którym Liverpool zdobędzie mistrzostwo. No, tego Ci życzę. Ja mam jednak inne typy, ale no, niech Liverpool pokazuje nadal. Jeszcze musimy wspomnieć o Lidze Mistrzów, bo była trzecia kolejka fazy grupowej w tym minionym tygodniu. Robert Lewandowski, bo nie sposób o nim nie powiedzieć. Fenomenalna forma, w każdym meczu praktycznie strzela bramki. Z Olympiakosem w meczu w Grecji zdobył 2 gole, a Bayern świetnie gra. No kolejny fenomen. Robert przed tym sezonem zmienił detale po prostu w swoim żywieniu, w swoim zachowaniu na boisku. Anna miała wpływ? myślę, że miała, naprawdę. No, on konsultuje wszystko ze swoją żoną, która naprawdę go wspiera. Widać tą jakby współpracę i na boisku. No Robert jest fenomenem. To trzeba podkreślić, bo po każdym sezonie zastanawiamy się, czy jakaś granica może zostać przekroczona. Jak widać, tak. Znakomity początek. W każdym meczu ligowym bramka, przynajmniej jedna. No i pewne prowadzenie w klasyfikacji generalnej strzelców Bundesligi. To jeszcze zostając przy napastnikach, Arek Milik przebudził się, strzela ostatnio bramki dla Napoli. Piotr Zieliński też, wiadomo, równa forma jak na razie. Napoli, ciężka grupa, bo i Salzburg pokazuje, że potrafi powalczyć. I jest tam Liverpool. Także no, co do Napoli i do Arka Milika, bardzo cieszę się, że strzela bramki, bo jest potrzebny reprezentacji Polski zarówno jak i Napoli. Zgadza się, tym bardziej, że Krzysiu Piątek się trochę zaciął ostatnio w Milanie. Tak. Co do Piątka, to za chwilę może najpierw jeszcze do Milika. No Milik dzisiaj będzie miał okazję i taki jeden z prawdziwych testów, bo dzisiaj grają, tak jak wcześniej wspomniałem, z Atalantą. To będzie ciężki mecz dla Napoli, które nie błyszczy od początku. Carlo Ancelotti próbuje naprawdę poukładać ten zespół po swojemu, odciąć się od Mauricio Sarriego i od jego tam sposobu na prowadzenie drużyny.
No ale Milik. Milik może stać się kluczowym piłkarzem tego zespołu. Ostatnio bardzo dobrze prezentuje się w lidze. Miejmy nadzieję, że dołoży też kolejne gole w reprezentacji Polski i w pucharach europejskich. Grzegorz Krychowiak. Bo to też jest ciekawa postać. Fenomenalna skuteczność jak na defensywnego pomocnika. Strzela dużo bramek w lidze rosyjskiej. W Lidze Mistrzów też trafił w Leverkusen na trudnym terenie. Teraz wprawdzie przegrali z Juventusem. Zaliczył żółtą kartkę, ale Lokomotiv wciąż jest w grze o wyjście z grupy. Zgadza się. No, Grzegorz Krychowiak mam wrażenie, że wraca do korzeni, bo jak grał na Mistrzostwach Świata U20, to nie grał na typowej tam szóstce czy ósemce, on był bardziej kreatywnym pomocnikiem i on strzelił tego pięknego gola. Z Brazylią wtedy. Gol z Brazylią, zgadza się. Widzę, że też doskonale to pamiętasz. No, bardzo mu pomogła zmiana pozycji na boisku. Widać, że potrafi się podłączyć. Odnalazł się. Tak, w odnalazł się. Odnalazł się, zdecydowanie się odnalazł. Świetnie podłącza się pod akcję ofensywną, podejmuje decyzję w mgnieniu oka i znakomicie strzela na bramkę. No, stąd się wzięły jego bramki. Okej, okay, no to zmieniając dyscyplinę. Jeszcze może porozmawiamy o Pucharze Polski. Aha, no, teraz toczy się kolejna faza Pucharu Polski. Wczoraj znakomicie... Kilka meczów, dzisiaj znowu. Zgadza się. Wczoraj znakomicie spisał się Lech Poznań, Zagłębie Lublin. No tak, ale rywale nie byli zbyt wymagający, wiadomo, niższa liga. Chociaż Puchary rządzą się swoimi chociaż prawami. Chociaż Puchary rządzą się swoimi prawami. O czym tak się przekonała Krakowia w Bytowie z drugoligowcem. No, po dobrychce dopiero i tak... Pachniało już karnymi i mogło być różnie. No, zgadza się, mogło być różnie, no ale Krakowia pokazała tutaj trener Michał Probierz, że potrafią spiąć się, że tak powiem, w ostatnich minutach i pokazać, że jednak jest różnica pomiędzy drużyną ekstraklasową a pierwszoligową. No, dzisiaj kolejne mecze, tak jak wspomniałeś, no Lechia już jest w kolejnej fazie, wygrała 2-0. No, dzisiaj gra Legia, tak? Mamy derby. Nawet dwie Legie. Grają, nawet dwie Legie, tak. Tak. A i Błękitni Stargard, to też jest ciekawy przypadek. Wyeliminowali Wisłę Kraków, a teraz, no, nie mniej ciężki rywal, Sandecja, no to spadkowicz z tej klasy, jakby nie patrzeć. Błękitni grają klasę niżej, a już się zameldowali w 1/8. A też dobrze grają w drugiej lidze, są w czołówce tabeli. No to, czy to może być taki czarny koń Pucharu Polski? No właśnie, może wracają dobre chwile dla drużyny Błękitnej Stargardu. Gdyż no, to jest wybitnie drużyna pucharowa. No, nieraz już udowadniają, nie udowodnili. Tak, już kilka lat temu pamiętamy, zaszli daleko. Tak, do półfinału, tak, do półfinału jest. Pucharu Polski. Teraz może przygoda się piękna znowu powtórzy. Zobaczymy, zobaczymy. Przede wszystkim Legia Warszawa, dzisiaj widzę Łódź. No, to jest klasyk, który elektryzuje całą Polskę. Polskę. Zgadza tak. się, zgadza się. Elektryzuje całą Polskę. Chociaż już może nie ten poziom, który prezentowany był kilka lat temu przynajmniej, ale nadal, ale nadal nazwy robią klasowych swoje. Graczy. Marcin Robak to może być klucz do zwycięstwa dzisiaj nad Legią? On ma patent na Legię. Mi się zdaje, że kilkakrotnie zdobywał bramki dla drużyn przeciwko Legii. Może to być taki smaczek dzisiejszego spotkania. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy też, jakim składem zdecyduje się Aleksander Łukowicz wyjść na to spotkanie. Dobrze, zmieniałem dyscyplinę, przechodzimy do koszykówki. Skoro jesteśmy we Włocławku, to nie sposób nie wspomnieć o Anwilu. Zgadza się. Nierówna forma w pucharach, w lidze trochę lepiej, chociaż ostatnio wpadka bolesna z Treflem Sopot, porażka dwupunktowa. W lidze polskiej bryluje polski cukier Toruń, co mnie niezmiernie cieszy, jako rodowitego Torunianina. A w pucharze, no to tak można powiedzieć, że idzie im równo. Dwie porażki, jedno zwycięstwo. Zgadza się. No, wczorajszy mecz udowodnił, że w Anwilu tkwi potencjał, tylko trzeba go ujawnić. No, Rotem nie zaczął od razu w pierwszej piątce spotkania. Może to był klucz do zwycięstwa, bowiem po wejściu już w pierwszej połowie zdobył 16 punktów, co było naprawdę znakomitym rezultatem i to on był motor napędowym gry Wrocławian. No, odsłamy do WLC, o tam możemy szerzej poczytać o tym meczu. Tak, serdecznie ale zapraszamy. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa pierwszego Lidze tak. Mistrzów. No i mam nadzieję, że drużyna z Torunia będzie także równorzędnym przeciwnikiem dla Anwilu. Jeszcze mamy drużyny kobiece, które też grają w Pucharze. W Eurocupie gra Artego Bydgoszcz. Wprawdzie dopiero będą grały dziewczyny jutro, ale póki co są liderem grupy po dwóch meczach. Wygląda to całkiem nieźle. W lidze również na drugim miejscu Arka Gdynia prowadzi z kompletem punktów. Artego
Myślę, będzie się biło o czołowe lokaty w tym sezonie. Zgadza się, no forma właśnie bydgoszczanek jest bardzo, bardzo dobra w tym sezonie. Stabilna tak. Od kilku lat jest. No liczymy na, przede wszystkim na te trzecie zwycięstwo tutaj w europejskich pucharach. W lidze. Aczkolwiek Galatasaray na pewno wysoko postawi poprzeczkę. No i zdecydowanie, no turecka koszykówka ogólnie stoi na bardzo wysokim poziomie i nigdy się z polskim drużyną nie grało z nimi łatwo, więc naprawdę trudny egzamin przed bydgoszczankami. No niestety Katarzynki na dnie tabeli, bez zwycięstwa. Spora rewolucja kadrowa, dużo młodych zawodniczek, doszło nowa trenerka. No i dziewczyny się uczą gry. Obok tego Uniwersytetu Gdańskiego najsłabsza drużyna w tej chwili w ligowej tabeli. No zgadza się. Ogólnie w europejskich pucharach głównie rządzi doświadczenie, tak? Którego się nie da zdobyć przede wszystkim. Mówię o lidze. Mówisz o lidze. Ogólnie w lidze tak samo, doświadczenie, tak? Wielokrotnie przychodzi ostatni decydujący rzut. Emilia Tłumak, jedną zawodniczką nie da się wygrać. Nie da się wygrać i tym bardziej doświadczone. No zazwyczaj trenerzy stawiają na mieszankę doświadczenia i młodości i to zazwyczaj skutkuje bardzo dobrym rezultatem, ale no, sama młodzież no niekoniecznie. Dobrze. Przechodzimy do tenisa. Rozpoczęły się w chińskim Shenzhen finały WTA Finals. Za nami kilka pierwszych meczów. Wycofała się Naomi Osaka, chyba jedna z faworytek do końcowego zwycięstwa. Niestety kontuzja jej pokrzyżowała plany. Zastąpiła ją Kiki Bertens i o dziwo wygrała pierwsze spotkanie. Jak oceniasz te pierwsze mecze? Ogólnie no, bardzo przykro mi z powodu Naomi Osaki, bo wydawało mi się, że będzie główną faworytką do tego zwycięstwa w końcowym rozrachunku. Lecz no, mamy tak strasznie wyrównany poziom w tym turnieju, że do tej pory, do momentu nagrywania programu, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto awansuje do półfinału. Zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie mamy po zwycięstwie, po porażce. Dla mnie ostatnie mecze chyba będą decydować grupowe, która z dziewczyn wyjdzie. Tak, zgadza się. Jedynie Jelena Świtolina ma dwa zwycięstwa na swoim koncie i ona jest jakby... Wyrasta na faworytkę. Tak, wyrasta na faworytkę, chociaż no, kobiety tenis jest tak bardzo nieprzewidywalny, że... Jak kobieca siatkówka, zgadza się Adam. Jak kobieca siatkówka, lecz tutaj no, trudno wskazać faworytkę. No, czarnym koniem dla mnie może być Kanadyjka Andreescu, chociaż ja osobiście stawiam na Simonę Halep. Liczę, że doświadczenie okaże się tym razem bardziej cenne niż a może młodość. Jednak ta Kiki Bertens, która tak z doskoku. Mówisz, że no, całkiem możliwe. Może. Często takie właśnie sytuacje potrafią dać powera. No, zgadza się. Kopa. Przypominam sobie, jak kiedyś Agnieszka Radwańska właśnie wchodziła jako ta rezerwowa, wygrała dwa mecze, ale akurat wtedy to nie dało jakby awansu. No cóż, wracają polskie piękne chwile dla polskiego tenisa, tak. Jeśli chodzi o występy Ligi Świątek i Magdalinet, chociaż obie już zakończyły w tym roku sezon. Hubert Hurkacz również? Hubert Hurkacz również, chociaż dzisiaj rozgrywał jeszcze deblowy pojedynek. Tak. To jest też jego ostatni turniej w tym sezonie. Zobaczymy za rok. Trzymamy kciuki za nich i może co, przejdźmy dalej. Tak. Przeszliśmy na zimowy czas w niedzielę, to nie sposób też nie powiedzieć o sezonie zimowym, który rozpoczął się w Alpejskim Pucharze Świata. W Selden rozpoczęły się giganty, slalomy giganty, no i sensacja na początek. Zwycięstwo 17-letniej nowozelandki Alice Robinson nad Michaelą Shiffrin, to będzie powiedzieć królową Nart alpejski. Zgadza się. W ogóle fajna historia z tą Robinson, bo ona już w marcu pokazała, że potrafi jeździć. Zajęła drugie miejsce. I przegrała z Michaelą Shiffrin. Zgadza się. Nie, no, zastanawiam się, czy po prostu to jest jednorazowy wyskok na początku sezonu, czy ona będzie w stanie jest wytrzymać... Jest mistrzynią świata juniorów. Zgadza się, no, ale wiek, 17 lat, tak? 17 lat. Przyszłość. Co Adam robiłeś w wieku 17 lat? Szczerze, nie pamiętam. Nie pamiętasz, widzisz. Ona naprawdę, jeżeli ma mądrych trenerów i dobrze będzie poprowadzona do tego sezonu, może naprawdę Shiffrin zagrozić, która wydawało się, że będzie główną faworytką do wygrania kryształowej kuli, ma w tej chwili 60 zwycięstw na swoim koncie. Gdyby podtrzymała serię z poprzednich, powiedzmy, sezonów, udałoby się jej wyrównać rekord Lindsay Vonn, a także pobić legendarnego Stenmarka, więc naprawdę szacunek.
A wracając do Robinson, teraz kolejne Mistrzostwa Świata Juniorów w norweskim Narviku odbędą się. Ona będzie bronić tytułu w slalomie gigancie. No i co? Będzie główną faworytką na pewno. Zgadza się. Jeżeli, no mi się zdaje, że nadal trenerzy ją wystawią do tych juniorskich zawodów i do Mistrzostw Świata. Lecz nie wiem, czy nie będzie lekka zmiana priorytetu po takim zwycięstwie jeszcze nad Mikaelem Shiffrin, która dominowała w slalomie gigancie w zeszłym sezonie i w kilku poprzednich. No na pewno. Zgadza się. Zobaczymy na igrzyskach. Czas pokaże w Pekinie. Do igrzysk mam jeszcze 3 lata ponad, więc dużo się może zdarzyć. Bardzo mi szkoda Bernadette Shield, która naprawdę też w slalomie gigancie pokazywała w zeszłym sezonie, że potrafi szybko jeździć, ale teraz kontuzja zerwane więzadła i nie wystąpi już w tym sezonie. To jeszcze trzeba wspomnieć o panach. Alexis Pintoureau, Francuz, wygrał. Na pewno też jeden z głównych faworytów do końcowego sukcesu. Zgadza się. No tutaj trzeba otwarcie przyznać, że era Marcela Hirscha się skończyła, tak? Zakończył karierę 8 lat z rzędu, zdobywał kryształową kulę. Naprawdę to był świetny zawodnik, a teraz mamy bezkrólewie. I kto zostanie tym królem? Czy Alexis Pintoureau, czy Henrik Kristoffersen? Bardzo, bardzo będzie ciężka walka o kryształową kulę w tym sezonie. Tak. To teraz też a propos sensacji. Mamy trwa Puchar Świata w rugby. Nowa Zelandia. Poprzednie dwa turnieje wygrane, a teraz Nowej Zelandii nie będzie w finale. Porażka z Anglikami. 9-22, jak dobrze pamiętam. No to nie jest jakiś wysoki wynik na rugby, ale no, dla Nowej Zelandii to jest bolesna porażka. I przede wszystkim dla jej kibiców. No, nie ujrzą w finale 2 listopada w zaduszki, nie ujrzą swojej reprezentacji wtedy. No, będzie RPA, które przegrało w zeszłym finale, w finale 4 lata temu. All Blacks nie wystąpią w nim. No, bardzo słaba postawa, szczerze przyznać, i bardzo duże zaskoczenie w półfinale. Nie potrafi sobie poradzić w ogóle z defensywą Anglików. Bardzo dobrze grali w poprzednich spotkaniach. To jest naprawdę bardzo duża niespodzianka. Ale Anglicy też zagrali świetne spotkanie, co trzeba oddać Anglikom. Od początku narzucili swój styl gry i było widać, że... Anglikom bardzo się należy ten finał. No już... Ogólnie od 2007 roku nie doszli do tej fazy rozgrywek. Powalczą o swój triumf. Czy go wygrają? Nie wiem. Dla mnie faworytem jest jednak RPA. Mówisz? No to dobrze. To ja będę kibicował Anglikom, żeby było. Dowiemy się w przyszłym programie, kto miał jednak rację. To ja musiał cię też jeszcze zapytać o igrzyska wojskowe. Igrzyska sportów wojskowych. Dużo medali dla Polaków. Nasi znani sportowcy, wybitni olimpijczycy wystąpili. Jak byś podsumował te zawody w wykonaniu naszych reprezentantów? Z pewnością to były najlepsze igrzyska wojskowe w historii w wykonaniu reprezentacji Polski. 60 medali, 11 złotych, 14 srebrnych, 34 brązowe. Naprawdę, naprawdę świetny występ. Trzeba przyznać, że naprawdę mieliśmy dużo gwiazd w tej reprezentacji. Ogólnie właśnie szeregi wojska jakby wspierają polski sport. Mamy dużo olimpijczyków, dużo medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. No trudno powiedzieć, że sami medaliści Igrzysk olimpijskich. Tak, zgadza się. Klasycznych takich. No teraz przykład lekkoatleci, tak? 16 medali, w tym na przykład złota nasza sztafeta Aniołki Matusińskiego, tak wspierane przez Joannę Linkiewicz. 13 medali dorzucili pływacy, chociaż ci nie cieszyli się z złotego krążka, no ale mieliśmy tam takie tuzy pływania. Chociaż ze 3 medale na igrzyskach dla pływaków. No, zgadza się. Jako szef pływania możesz się wypowiedzieć, no, znawca tego tematu. Brakuje trochę ostatnio medali w pływaniu. Złote czasy się skończyły. To były na pewno najlepsze igrzyska dla nas, dla Polski, 60 medali, no ale też nie, jakby nie było się bez skandali, tak? No, Chińczycy oszukiwali w biegu na orientację, za co zostali dyskwalifikowani. Byli też gospodarzami igrzysk, więc no jednak powierzenie takiej imprezy Chińczykom czasami ma swoje dobre i złe strony. Ale już mieliśmy doskonały przykład podczas Mistrzostw Świata koszykarzy, co się wyprawiało w Chinach. Zgadza się. Granie pod gospodarzy, wszystko naprawdę jakieś kontrowersyjne decyzje sędziego. Nawet naprawa kosza zajęła im... No nie było, jak sam widziałeś, nie było tak. Speca. W Chinach nie było speca. Tym bardziej nieprawdopodobne. No, zgadza się. No co, no i takie sytuacje się zdarzają. Trzeba wziąć na to poprawkę i robić swoje przede wszystkim. Na boisku, czy na parkiecie, czy na igrzyskach. Dokładnie. To tak kończąc powoli nasz program, zbliża się Wszystkich Świętych, a więc czas wspomnień o tych, którzy odeszli.
Odeszło też ze świata sportu wiele wybitnych postaci, jak chociażby Niki Lauda, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, czy Matti Nykänen, wybitny skoczek narciarski fiński, o którego w perypetiach słyszał cały świat. No ale był fantastycznym sportowcem, mistrzem olimpijskim, wielokrotnym mistrzem świata. Słynna, też bardzo głośna śmierć Dawida Kosteckiego, boksera polskiego, było głośno w telewizji. Wojciech Nowiński, trener wybitny polski, piłkarz ręczny, jego komentarz zawsze towarzyszył, charakterystyczny głos naszym reprezentantom podczas wszystkich meczów, panią zresztą też. No. Mona Lisa Nousiainen, bardziej znana kibicom biegania, biegów narciarskich jako Mona Lisa Malvalehto. Na pewno będzie brakować tych postaci. Zgadza się. Jak co roku umierają, umierają wybitni sportowcy. Trenerzy. Trenerzy, tak. Ludzie, trenerzy, związani, eksperci, ludzie związani ze sportem. I my zawsze jako normalni kibice czy dziennikarze mamy taką pustkę w sercu, bo jakby towarzyszymy tym wydarzeniom przez całe swoje życie, kibicujemy tym ludziom i jakby traktujemy jesteśmy ich jak członków. Na bieżąco. Tak, czujemy to. Tak, czujemy to. Jakby byli naszymi członkami krewnymi rodziny. Tak. I trzeba też otwarcie powiedzieć, że no, taka śmierć nigdy nie przychodzi nam jakby łatwo, tym bardziej dla ich bliskich. To są różne też śmierci, ale no tutaj nie będziemy nad tym się teraz zastanawiać. A kogo ci, Adam, najbardziej z tego grona by nie brakowało? Chyba Mattiego Nykänena. Od lat jestem, wielu bardzo lat jestem kibicem skoków narciarskich. No, wybitny, wspaniały zawodnik. Swoje oczywiście miał za uszami, no, a postać wybitna naprawdę. No. Mi z kolei bardzo będzie brakowało Mona Lisy Malvalehto, zwanej teraz już Nousiainen, gdyż jestem fanem biegów narciarskich. I no, śladami Justyny Kowalczyk podążałem, powiedzmy, od dzieciństwa. Teraz już jest koniec kariery przez panią Kowalczyk, ale no, Nousiainen zawsze charakteryzowała się nieustępliwością na trasach biegowych i naprawdę była miłą biegaczką. Trzeba mieć nadzieję, że wszyscy ci, którzy odeszli, grają teraz gdzieś w innych ligach, biegają na innych trasach i gdzieś tam wysoko w niebie. Tak, miejmy taką nadzieję, obserwują swoje kolejne pokolenie. I będą takimi aniołami dla tych przyszłych sportowców, młodych. Zgadza się. I będą ich prowadzić. No ale cóż, wracając do kolejnych wydarzeń, no to kolejne dzisiaj mecze Pucharu Polski, Liga w weekend i kolejne w sumie wydarzenia, którymi będziemy się zajmować też w kolejnym programie. No, to za dzisiaj ci bardzo dziękuję. To tyle od nas. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.